ma miejsce w takiej antykwanie? Zaraz sprawdzę z panią rzecz. Dostanę odpowiedź dzisiaj. Tak. Dziękuję ślicznie. Tak, to pytanie o... Jest pan jedynym z kandydatów, który nie udzielił odpowiedzi na pytania do latarnika wyborczego Fundacji Wolności. I jest pan też jedynym obok Jacka Sutryka, którzy nie udzielili odpowiedzi na kwestionariusz Mam prawo wiedzieć. I stąd pytanie, dlaczego unika pan odpowiedzi możliwości porównania się z innymi kandydatami w kwestiach dotyczących rozwoju przyszłości miasta? Ale to jest prosta odpowiedź. Udzieliliśmy na piśmie. Jeśli pytaliście państwo... Nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi. Wysłaliśmy odpowiedź na piśmie, dlaczego nie wypełniamy tego kwestionariusza, ponieważ osoba, która nam odpowiadała, poinformowała, że jest związana z strukturą tych pytań. A pytanie było takie, czy jesteś za finansowaniem sportu dzieci i młodzieży, czy jesteś za finansowaniem sportu tego zawodowego, profesjonalnego? Pytanie było, który w podpowiedzi priorytet. A my jesteśmy i za tym, i za tym. A takiego pytania nie było. Kilka takich sformułowanych pytań spowodowało, że odmówiliśmy odpowiedzi w momencie, w którym my realizujemy inaczej nasze zobowiązania wobec mieszkańców. Czy wyobraża pan sobie, że nie będziemy wspierać sportu zawodowego, tego sportu, który dzisiaj oznacza, że mamy 7 dyscyplin w Ekstralidze, a sport dzieci i młodzieży automatycznie finansujemy w takim wymiarze, w jakim jest to niezbędne. W związku z powyższym to jest przyczyna nieudzielenia odpowiedzi i to było wyjaśnione pisemnie. Czy jeszcze kolejne pytania od państwa z redakcji?